przychodzę do Was z kolejnym książkowym filmem. Pewnie pamiętacie, jak nagrywałam dla Was filmik z recenzją książki Fangirl, którą byłam naprawdę zachwycona. Teraz chciałabym Wam powiedzieć o troszeczkę innej książce, właściwie zupełnie innej, jeśli chodzi o jej tematykę, o całą akcję. Książka pod tytułem Ember in the Ashes. Książka, która, no tak jak mówię, zupełnie nie można jej porównać do tamtej. Tamta była taką lekko młodzieżową, miłosną historią. Tutaj książka jest zupełnie inna. Książka Ember in the Ashes miała swoją premierę 4 listopada 2015 roku, czyli jest to książka świeża sprzed kilku dni. Przez większe amerykańskie gazety książka ta porównywana jest do m.in. Harry'ego Pottera, Gry o Tron czy Igrzysk Śmierci. I ja Wam powiem, co ja sądzę o tej książce. Nie chcę mówić za wiele, dlatego że nie lubię zdradzać wszystkiego, bo potem jeszcze przez przypadek coś Wam zespoileruję. Myślę, że najlepiej jest zacząć czytać książkę, jeśli wiecie mniej więcej, o czym ona jest. Ja czasami nawet wolę czytać książki, kiedy kompletnie nie wiem, o czym ta książka jest. I jak ją czytam, to jestem wtedy w takim wielkim szoku. No bo tak jak mówię, wtedy niczego się nie spodziewam. Ja Wam tutaj tylko troszeczkę powiem, jaka jest tematyka książki, jacy są bohaterowie, ale myślę, że za dużo zdradzać Wam nie będę, bo tak jak mówię, nie chcę Wam spoilerować, nie chcę za dużo zdradzać. Chcę, żebyście czytali tą książkę i cały czas nie wiedzieli, co dalej się wydarzy. Zacznę od tego, że mamy tutaj dwóch głównych bohaterów, jest to Leila i Elias. Tak naprawdę rozdziały też mamy tak podzielone, że pierwszy rozdział, załóżmy, czytamy z perspektywy dziewczyny, natomiast kolejny z perspektywy już tego chłopaka Eliasa. I powiem Wam tyle, że są to dwie osoby z dwóch różnych światów. Więc jak ogólnie zaczynałam czytać tą książkę, to przeczytałam pierwszy rozdział, którym właśnie była narratorem, była dziewczyna Leila. Gdy zaczęłam czytać drugi rozdział, był on zupełnie o czym innym, bo chłopak, który właśnie ten Elias, o którym mówiłam, jest chłopakiem zupełnie innego środowiska, jest pokazana zupełnie inna scena, zupełnie inna jakby, zupełnie inny świat i nagle w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. No ale wiadomo, jak zaczniemy dalej czytać, no to powiem Wam, że ten właśnie podział na rozdziały sprawia, że cały czas chcemy czytać dalej, przez co naprawdę książka wciąga i idzie bardzo szybko ją przeczytać. Leila żyje w państwie podbitym przez wielkie imperium. Zginęli jej rodzice, ona żyje teraz tylko ze swoimi dziadkami i ze swoim bratem. No i jej brat postanawia się trochę temu sprzeciwić, robi coś, przez co zostaje porwany, a ona chce go uratować. No i przez to, że go chce uratować, to zupełnie zmienia jakby swoje życie, ucieka, angażuje się w coś, co nie do końca wie, czy będzie dla niej dobre, czy nie. Ale czy to naprawdę będzie dobre, to dowiecie się czytając tą książkę. Dziewczyna chce za wszelką cenę uratować swojego brata. No i pytanie, czy jej się uda. No i właśnie wtedy poznaje Eliasa. Eliasa, który jest wojownikiem, jest człowiekiem stworzonym, wychowanym do walki. Ale on nie do końca chyba chce być takim człowiekiem. I to jest też fajne, że w tej książce widzicie to, jak bohaterowie potrafią się zmienić, jak zmieniają swoje życie przez to, kogo poznają, czy też jakich decyzji muszą się podjąć. W tej książce możecie zobaczyć, czy w takim świecie, gdzie trzeba walczyć, jest coś takiego jak przyjaźń czy miłość, bo tak naprawdę trzeba walczyć o swoje życie, trzeba walczyć o swoje przetrwanie i też nie wiadomo jakby co robić. Są takie sytuacje, które naprawdę mnie wielce zszokowały. Można powiedzieć, jak to czytałam, to byłam w szoku, jakich bohater podejmuje się decyzji, jak one się kończą. No właśnie tutaj nawiązuję czy do Eliasa, od tego, czego podjął się bohater. No było naprawdę trudną decyzją. Musiał zadecydować, zrobił to, co zrobił. No i to też w pewnym stopniu wpłynęło na to, jak on potem patrzył na to, co robi, jak zmienił swoje nastawienie do całego świata, który go otacza. No naprawdę, dużo można o tej książce mówić. Tak naprawdę nie chcę tutaj Wam robić, wiecie, takich spoilerów, bo za dużo powiem, a to nie o to chodzi. No książka, tak jak mówię, taka typowa książka o walce, miłości i przyjaźni. Głównym tematem tej książki, tak żeby nie zdradzać Wam fabuły, jest właśnie to, czy kiedy żyjemy właśnie w tym świecie takiej nienawiści, zła, zbrodni, mamy miejsce na przyjaźń czy miłość. Będą takie sytuacje, w których będziecie mogli się przekonać o tym, jak zadecyduje bohater, czy zrobił dobrze, to już Wy możecie ocenić, czy nie. Leila jest bardzo odważną dziewczyną, czego można jej naprawdę pozazdrościć, bo żyjąc w takim świecie, w jakim żyje, no to naprawdę wykazuje się wielką odwagą. Elias natomiast jest zupełnie inny niż osoby, z którymi on jest spokrewniony. Wymaga się od niego męstwa, tego, żeby zwyciężał, by zabijał. W pewnym momencie on właśnie zauważy w tej książce, że nie wszystko, czego był nauczony w swoim życiu, co kazano mu robić, że nie wszystko jest dobre. Zacznie odróżniać dobro od zła. I tak jak mówię, choć zostali wychowani w różnych kulturach, innych rzeczy byli w życiu nauczeni,
to w pewnym momencie, gdy się spotkają, to ich losy się połączą. Przypadkowe spotkanie wpłynie na ich życie strasznie. Ich życie zmieni się o naprawdę o 180 stopni. Powiem wam tyle, jeśli chodzi o samą fabułę, to może na tyle, bo nie chcę za dużo zdradzać. Jeśli chodzi o samą książkę, jest bardzo fajnie napisana i przez to właśnie, że jest ten podział, że jeden rozdział jest jakby ze strony Layli, a z drugi jest jakby narracją Eliasa, to czyta się tą książkę bardzo, bardzo szybko. Książka ma 500 stron, ale tak jak mówię, jest tak fajnie napisana, że przeczytacie ją bardzo, bardzo szybko. I więc jeśli szukacie jakiejś fajnej książki, właśnie może o takiej tematyce, a może właśnie o innej, ale zaciekawiło was to, co powiedziałam, no to naprawdę bardzo wam polecam. W skrócie, ostatni raz, książka pełna uczuć, więc jeśli lubicie książki o miłości, przyjaźni i jeśli lubicie, jak w książce jest taka ciągła, szybka akcja, to książka zdecydowanie dla was. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu was zaciekawiłam, że wam się spodobała fabuła i będziecie chcieli przeczytać. Ja naprawdę wam z całego serca polecam. Tak samo będę miała niedługo dla was konkurs z tymi książkami, ale to śledźcie mojego Instagrama, tam was o wszystkim poinformuję. Jak na razie, jeśli chodzi o filmik, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Standardowo kciuk w górę, jeśli wam się podobało. Jeśli chcecie więcej filmików książkowych, no to piszcie i dawajcie znać w komentarzach. I widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!